nic. Wszystko gra. Potrzebujemy ich więcej. Proszę bardzo. Która droga będzie najlepsza? Trzymaj się! Już? Możesz mi wskazać właściwy kierunek? Masira Neshandire.
Trzymaj się! Trzymaj się! Wciąż żyjemy, więc on jeszcze się nie wydostał. Niemożliwe. Po tym, co dzisiaj przeżyliśmy, naprawdę wierzysz w rzeczy niemożliwe? To się dzieje z jakiegoś powodu? Te płyty nie były zapalane od pokoleń. To zapewne wynik uzdrowień. Dzięki nim Aryman pozostanie uwięziony. Nie. One dają moc Ahurom. Teraz, kiedy są aktywne, możemy dotrzeć do kolejnych żyznych płyt. Jeśli je uzdrowimy... I wtedy zostanie uwięziony, a my będziemy mogli odejść? Tak. Dzięki tej mocy dostaniemy się na żyzne pola w Mieście Światła i Dolinie. Dzięki mocy stąd dostaniemy się na żyzne pola w Cytadeli i na Zamku Królewskim. Dzięki tej mocy dostaniemy się na żyzne pola w Mieście Światła i na Zamku Królewskim. Dzięki tej mocy dostaniemy się na żyzne pola w Cytadeli i Dolinie. Jestem gotowa. Musimy użyć mocy, by dostać się do żyznych pól? Tak, moce strzegły pól. Musisz mnie nauczyć, jak się nim posługiwać. Thank you.
proszę, zrobiłem to dla ciebie. Nasz lud nie musi już wypełniać obowiązku. Drzewo słabnie. To twoje słowa? Czy Arymana? Gdzie był Omrast, gdy zabrano twoją matkę? Gdzie był, gdy go potrzebowaliśmy? Eliko, jestem twoim ojcem! Twoim królem! Następnym razem, kiedy będziesz chciał odzyskać córkę, powinieneś dać jej kucyka. Koniec świata to nie najlepszy. Hej. Mamy jedną z mocy Ormazda. Możemy dotrzeć do kolejnych żyznych pól. Ruszajmy. Cała ta ciemność. To był Arman. Skoro objawił nam się w wizji, czy to nie znaczy, że to on ją stworzył? To nie wizja Arymana. Powstała dzięki mocy Ormazda. Świątynia chce się obronić. Bośko. Dokąd teraz? Gdzie teraz jesteśmy? To część królewskiego pałacu. Mieszkałaś tu? Z ojcem? Mieszkała tu większość tych, którzy pozostali. Najpierw opuścili dolinę, potem opustoszała cytadela, następnie miasto. Wtedy został tylko pałac. Taka pustka robi dziwne wrażenie. Jeśli nie znajdziemy tu duchów, to na pewno dopadną nas iluzje. Konkubina na nas czeka. Nie ma za to mostów, które łączyły platformy. Musimy skorzystać z kolumn na dach, by się przedostać, a potem skoczyć w dół. Nie! Żyzne pole jest czyste. Księżniczko? Nie mogę się poruszyć! To konkubina! Ona... Och, boli! Pozwól uśmierzyć swój ból. Trzymaj się, powstrzymam. Co my tu mamy?
księżniczka i jej człowieczek. Dwoje zagubionych podróżników, nie wiedzących dokąd idą, ani dlaczego tu są. Wszystko na swej drodze? Spróbuj jeszcze raz, człowieku. Zagubieni, zagubieni na pustyni. Mają cel, ale się zagubili. Kto was prowadzi, człowieczku? Kim jesteś? Księciem czy rybakiem? Złodziejem? Szlachcicem? Kupcem? Mi się ćwiczy. Och, ja cały czas byłam tutaj. Przykro mi, a tak się starałeś. Zostawisz ją własnemu losowi? Nie chcesz z nią być w godzinie potrzeby? Stań na scenie, człowieczku. Przecież i tak cały czas udaje. Niczego nie zmienić. Nie potrafisz. Takie niepoukładane. Myślisz, że wiesz, gdzie jesteś, a tu nagle... Wszystko się zmienia. Pożądasz jej, prawda? Ale ona w sercu ma tylko obowiązek. Silne ciało, słabe przekonanie. Musimy na dobre uwięzić Arymana albo dotrzeć do komnat pałacowych za czarną bramą. Możesz wstać? Nigdy nie wyobrażałem sobie, że stanę na scenie. Dziękuję wszystkim za przybycie na dzisiejsze specjalne przedstawienie. Śmierć konkubin! Ona żyje. Nie można pomarzyć? Myślałem, że po to wchodzi się na scenę. Trzeba marzyć, by być kimś więcej niż się jest. Ale trzeba też być realistą. Inaczej będzie się wiecznie marzyć. Chodźmy do następnego żyznego pola.